Producenci e-papierosów prześcigają się w pomysłach, aby ulepszyć swoje produkty. I dzisiejszym pierwszym odcinkiem vloga o e-papierosach będzie pewna funkcja w baterii producenta, na przykładzie Cygito Vavum. Na wstępie powiem, że są osoby, które palą praktycznie cały czas. Czyli jeśli na przykład wyczerpie się bateria jedna, zakładają sobie drugą, ale czasem jest to po prostu niemożliwe lub są w domu i chcą palić w trakcie ładowania baterii. Czyli w dzisiejszym odcinku będzie przedstawiona funkcja Passthrough, która umożliwia palenie podczas ładowania baterii. Zapraszam do odcinka. Więc tak jak powiedziałem już na wstępie, dzisiaj będę przedstawiać Wam funkcję Passthrough, bo wiele osób pyta się, co to znaczy. Jest to funkcja w e-papierosie, która umożliwia nam palenie jego podczas ładowania. Niewiele jest e-papierosów na rynku, które właśnie dają tą możliwość, gdyż na przykład są albo stacjonarne e-papierosy, czyli tylko z wykorzystaniem ładowania do baterii, czyli jest bezpośrednio podłączony wtyk do baterii, oraz właśnie taka funkcja Passthrough, czyli mamy bateryjkę, to jest model Vavum, tak, w ten sposób, to jest model Vavum od Cygito i mamy ładowareczkę, taka fajna, rozciągana, również z logiem. Ten papieros posiada ładowanie od dołu. Tutaj mamy wejście, tutaj dole jest wejście. Można sobie rozciągnąć ładowareczkę. Jest wejście do USB. I ważną rzeczą jest to, że funkcji Passthrough możemy używać tylko podczas ładowania do komputera, czyli poprzez gniazdo USB, a nie poprzez ładowarkę sieciową, gdyż jest tam po prostu za duże napięcie. W gniazdku jest 12 V, w adapterze jest 12 V, a w komputerze jest voltów 5. Czyli tak, mamy tutaj no to wejście na ładowareczkę, wkładamy, jest włożona. Teraz podłączamy do komputera. I papieros przechodzi nam w tryb ładowania. Świeci się zielona dioda. Czyli e-papieros się ładuje, bateria jest naładowana. Ze względu na zielony kolor diody i można sobie palić. Czy jest to wygodny sposób? Ja akurat baterię mam naładowaną. Już teraz pomarańczowa lampka, bo się jest w połowie naładowana. Jest naładowana, czyli no, nie trzeba po prostu podłączać bezpośrednio. Ale właśnie jest to bardzo fajna opcja w e-papierosach. Fajnie by było, żeby była stosowana w o wiele większej gamie e-papierosów. Zaraz pokażę, gdzieś mam tutaj na przykład w takiej zwykłym papierosie, tutaj mam Cigera, nie ma tej funkcji, jest po prostu zwykła bateryjka, gdzie musimy po prostu odkręcić ją i ładować poprzez gwint 510. No i tyle, to było przedstawienie funkcji Passthrough w e-papierosach. Jest to bardzo fajna funkcja, dla mnie jest bardzo przydatna, bo ja lubię sobie czasem przy komputerze trochę pokopcić, a nie zawsze mam baterię naładowaną, mam tylko jedną baterię z funkcją Passthrough zładowaną bezpośrednio z komputera. No i tyle,
tyle na tym odcinku. Mam nadzieję, że pojawi się więcej odcinków, vlogów o e-papierosach. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie, tabaczamy. Cześć, trzymajcie się.